Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Tryzna-Chełstowska i jestem lekarzem dentystą. Dziś opowiem o najczęstszych powikłaniach leczenia kanałowego. Leczenie endodontyczne jest ostatnią szansą na zachowanie zęba w jamie ustnej. Jest ono leczeniem trudnym, pracochłonnym ze względu na skomplikowaną budowę anatomiczną zębów. Mimo wszystko należy podejmować próbę takiego leczenia kanałowego, ponieważ najlepszym naturalnym implantem jest korzeń własnego zęba. Najczęstszym powikłaniem leczenia kanałowego jest nieodnalezienie wszystkich kanałów. Tutaj z pomocą przychodzi nam mikroskop zabiegowy, zdjęcia RTG oraz tomografia komputerowa. Wtedy możemy dokładnie obejrzeć ilość kanałów i możemy wszystkie je dokładnie przeleczyć. Kolejnym powikłaniem są złamane narzędzia. I tutaj możemy takie narzędzie usunąć w powiększeniu przy pomocy mikroskopu lub pozostawić je w zębie, ponieważ narzędzie nie jest przyczyną stanu zapalnego, tylko bakterie bytujące w nieoczyszczonych kanałach. Na tej ilustracji widzimy fragment narzędzia kanałowego pozostawionego w kanale. Jeśli jest wystarczająco dużo tkanek zęba, możemy takie narzędzie usunąć w powiększeniu przy pomocy mikroskopu i bez problemu wypełnić kanał do wierzchołka. W przypadku, kiedy usunięcie narzędzia niesie ryzyko zbyt dużej utraty tkanek zęba, bezpieczniej będzie pozostawić takie narzędzie, ominąć je i dalej wypełnić kanał do wierzchołka. Podczas leczenia kanałowego może nam się zdarzyć perforacja, czyli przedziurawienie ściany korzenia zęba lub korony. Przy użyciu mikroskopu możemy taką perforację zaopatrzyć, czyli wypełnić materiałem, który może mieć kontakt z kością. Kolejnym powikłaniem są niegojące się zmiany przy wierzchołkach korzeni. Możemy je zobaczyć wyłącznie na zdjęciach RTG. Jeśli mamy do czynienia z takimi zmianami, musimy wdrożyć leczenie chirurgiczne, czyli resekcję, chemisekcję lub ekstrakcję zęba przyczynowego.